Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, naszych aniołów stróżów też, którzy nas pilnują. Mówią do nas, ale często nie słuchamy, bo nasza wola jest według nas ciekawsza niż ich wola, niż ich uległość i piękno i cierpliwość. Miłość jest po to, żeby kochać. I ona wypełnia całe nasze życie. Wypełnia wszystko. Jak Ojciec Pio mówił, że bez miłości nic nie ma sensu. Można by też powiedzieć, że zło jest po to, żeby go robić, żeby czynić zło. No ale jeszcze jest coś takiego jak sumienie. I w sumieniu mamy zapisane od Boga, w naszej duszy, bo dusza ma sumienie, ma etykę, ma moralność, ma wszystko. To, co najlepsze i to, co odpowiedzialne. To sumienie mówi nam i wyrzuca, że robimy coś źle, że nie tak, że można było inaczej, że szkoda, że kogoś tam nie posłuchałem, szkoda, że nie zrobiłem tej myśli, którą była pierwotna, tylko za bardzo kombinowałem i wyszło to, co nie chciałem. Więc zła nie można czynić, bo zło nie popłaca. Mamy potem wyrzuty sumienia. Jeśli idziemy złą drogą, źle robimy, no to coś tam w nas drga, że coś nie tak jest. Ale w tym świecie nie wszyscy muszą być święci, bo Bóg będzie czekał do końca, jak Ojciec Pio mówił. Niektórzy święci tu schodzą, obiecali pomoc i nie dali rady. Zeszli, urodzili się, gdzieś tam trochę nie poszło nie tak. No i zaczęli szaleć, a każdy święty ma swoje wykręty. Będzie szalał, bo to jest dusza już wyzwolona, mocna i chce działać, chce coś robić. No i wkręca się w coś tam, w jakieś partie peoskie, liberalne czy coś. Te wszystkie chwasty takie, wpada w te chwasty, w te pokrzywe i parzy się i parzy. Cały czas się parzy. Z drugiej strony szaleje, cieszy się, chwali Boga, a tu się parzy i brnie w tym złu. Bo taki jest ten świat i nie trzeba się dziwić. Dlatego pytałem, dzisiaj byliśmy właśnie na cmentarzu z Majką i z jej mamą, tam tatuś jej leży, miał 54 lata chyba jak zmarł. Oczywiście oni mieli prywatną działalność. Dobrze zarabiał, no to szalał. Na lewo, na prawo. Ale jak widzicie, szalał, ale już był gotowy. I było pytanie do Ojca Pio właśnie o niego. Ojciec Pio odpowiedział, że jest już w niebie. I to w krótkim czasie. A tam było wszystko. Wszystko, po prostu wszystko. Od A do Z. Bo czuł w sobie tą energię boską i rozpierało go. Nie mógł wytrzymać. A nikt mu nie, w domu nie za bardzo mu tak pokazali co i jak. Szybko się wciągnął w jakieś różne rzeczy. Różne biznesy, różne zdrady. No i ciągnęło go. No każdy święty, jak mówię, ma swoje wykręty. Będzie go targało tu i tam. Jeśli napotka na prawdziwą wiedzę, na dobre usytuowanie się umysłu w kierunku prawdy, no to ten się uspokoi. Już nie będzie tak szalał. Będzie szalał, ale w inny sposób. Nie będzie nikogo krzywdził, a on trochę krzywdził. Więc coś tam musiał spłacić, ale szybko poszedł do nieba. Więc takie mamy tutaj życie. Nie przejmujcie się, jak widzicie jakiegoś księdza czy jakąś zakonnicę, że szaleje, że tu, że to, że tamto, że na dziewczyny lata ksiądz czy coś. No niech lata, no co ma zrobić chłop. Ciągnie go, jak, bo to jest ta natura. Nie można oskarżać tak za bardzo. Bo Jezus nie przyszedł potępić, ale zbawić, jak sam mówił. Więc trzeba mieć zrozumienie, bo księża, jak Fula zresztą też mówiła, że duchowni są jakby na wyższym poziomie, dlatego idą na duchownych, na to, potem rezygnują, bo sobie nie radzą, oczywiście różnie bywa.
moim przypadku miałem przejść przez wszystko, tak mi ojciec powiedział. Wszystkie stany muszę przejść, żeby innych zrozumieć, więc przeszedłem przez to. Dlatego mogę o tym opowiadać, dlatego pisałem, ale inni niekoniecznie. Rozpiera duszę strasznie, bo pamięta niebo i chce mieć wszystkich do dyspozycji. Chce tam być szczęśliwa i tu chce być szczęśliwy, mieć dużo różnych przyjemności, bogactwo, niebogactwo, wszystko chce mieć. I to jest dobra tendencja, bo to jest niebiańska, ale wiemy, jak to jest tutaj. Tutaj można tak sobie narobić kłopotów i krzywd różnych, że nie warto. Dlatego potem ci, którzy tak już są blisko Boga, aż szaleją, grzeszą, mają wyrzuty sumienia, nie wiedzą za bardzo czasami, co ze sobą zrobić i sięgają nawet po najgorsze. Bywa tak. Po odebraniu sobie życia, bo czuł boskość, a robił co innego. No, święty Paweł miał podobnie. Mówi, że ma ten cierń, który go cały czas ustawia do pionu i mówi często, że robi to, czego nie chce. W naszym życiu jest podobnie. Ale to nie jest najważniejsze. Ojciec mówił, że nieraz się pobrudzisz. Nieraz się pobrudzisz, ale trzeba wstawać i do przodu. Wstawać i do przodu. Bo każdy, kto się rodzi w kosmosie, na tej planecie lub na innych planetach, w naszym Układzie Słonecznym, jak już mówiłem, to przypomnę przy okazji, jest tylko tutaj życie i na jednym z księżyców Jowisza. A księżyc ten nasz jest ludzką ręką już przesunięty. To mi ojciec Pio mówi. Więc każdy, kto się rodzi na różnych planetach, czyli w innych układach słonecznych, na różnych galaktykach, no będzie się brudził. Bo ten świat zwariował. Naukowcy zwariowali, politycy zwariowali. Ludzie powariowali, bo otrzymali takie ciała i takie możliwości i wydaje im się, że w tych ciałach, nie znając zupełnie siebie, swojej duszy, nawet ciała nie znając do końca, że tutaj będzie raj i tutaj trzeba się starać, pracować, rywalizować, innym nogę podkładać, żeby mnie było lepiej. No to jest ta droga właśnie, gdzie się brudzimy. W niebie nikt się nie brudzi. Bo tam są czyste drogi, wszystko jest pozamiatane. I same dywany, i imprezy. Tutaj chcielibyśmy imprezować jak w niebie, ale się nie da, ponieważ kosmos, warunki, wolność, której nie bardzo kontrolujemy, nie pozwala nam żyć tak, jakbyśmy chcieli. Każdy, zauważmy, każdy z nas, nieważny kolor skóry, nieważny płeć, nieważna, każdy chce być szczęśliwy. Każdy by chciał mieć pałac na tej ziemi. Służbę, czy coś tam, niekoniecznie służbę, ale coś fajnego, gdzie by nie pracował, ale wypoczywał, mógł się kształcić, mógł się czynić rozrywki różnego typu, flirtować z wszystkimi płci odmiennej. Oczywiście nie mówię o tych samych płciach, bo to przesada. I jeszcze taki pan chciałby być u nas w Polsce ministrem kultury, Biedroń. No to już wstyd kompletny. No, dusza zarysowana jak każda i też trzeba go usprawiedliwić. Ojciec Pio mówił, że nawet wśród apostołów byli homoseksualiści. Dla mnie to nie do przyjęcia, no ale trudno. Jak ojciec powiedział, to znaczy, że powiedział, że tak było. Więc wszystkich trzeba usprawiedliwić, ale najlepiej na stanowiska brać tych, którzy są mądrzy, godni, żeby nie promować to, co jest nienaturalne, bo homoseksualizm jest nienaturalny i te inne rzeczy. To jest już jakaś pewnego rodzaju choroba, przyzwyczajenia, moda. Z tego trzeba rezygnować, bo z tego dzieci nie będzie. Ani chleba dobrego. W tym piecu chleba się nie upiecze. A dzieci chcą się rodzić, bo chcą się zbawiać. Więc mówię, że tutaj różnie bywa, ale wszyscy się zbawią. Wcześniej czy później. Biedroń się zbawi. I inni politycy się zbawią. Niedobrzy, którzy walczą teraz z Kościołem, chcą aborcji i tak dalej, i tak dalej. No, tak to jest. Dlatego mówię, że trzeba bronić Kościoła i wybierać prawicę, bo oni są najbliżej prawdy.
idą najlepszą drogą, lepszą niż wszystkie inne. A jeśli się komuś zdarzy, że zgrzeszy, że chce mu się grzeszyć i sumienie mu na pewno to wyrzuci, to ojciec Pio powiedział tak. Jeśli już to mi osobiście powiedział w stosunku do mnie, jeśli już chcesz zgrzeszyć, to zgrzesz z Bogiem. Zawsze to będzie mniejsze zło. Bóg się nie gniewa, że zgrzeszymy. Jego to nie dotyka. To dotyka naszego sumienia, wyrzutów i tak dalej. Czujemy się nieswojo. No, różnie bywa. Czasami to szybko mija, czasami parę dni. Prześpimy się i już idziemy nowi, wstajemy z czystym jakby sumieniem. Właśnie się kiedyś też ojca spytałem o to, dlaczego jak jestem na przykład smutny kiedyś tam dzień, coś tam źle zrobiłem, ale ktoś mi dowalił, przykrość mi zrobił, mnie to boli, bo każdego boli i Jezusa też bolały przykrości, ojciec Pio mówił, że na drugi dzień po nocy już jakby zapomniałem o tym, inny już jestem świeży i tak dalej. Nie boli mnie. A ojciec Pio mi powiedział właśnie, że w nocy anioł stróż czyści duszę naszą. Rozmawia z nami po prostu wewnętrznie i tłumaczy nam. A na jawie już nie widzimy go. W czasie snu możemy go w podświadomości głębokiej, że go nawet nawet ci się nie śni on, ale bo sen to jest sprawa tylko ludzka. Ojciec Pio odnośnie snów, bo też pytałem, powiedział, że ze snów wybierać tylko to, co jest najlepsze, a resztę odrzucić. Więc my rozmawiamy w nocy, jak śpimy z aniołem stróżem, ale nie poprzez sen, nie poprzez jakąś podświadomość i tak dalej. Nie, to jest na niższym zupełnie poziomie, gdzie możemy siedzieć i rozmawiać przy kawie. Nigdy się o tym nie dowiesz. I ten anioł stróż nam pomaga, czyści, tłumaczy, że nie przejmuj się, to było niepotrzebne albo nie twoja wina i tak dalej. Potem się budzimy nagle i już wszystko jest pięknie. Po nocy. Więc tak to działa. Więc dlatego mówię, że systemy na świecie mają wielką moc oddziaływania na człowieka, na jego świadomość. I trzeba wybierać, jak są wybory, jest demokracja, wybierać to, co jest najlepsze, czyli zawsze prawicę, nigdy lewicę, bo lewica zawsze dąży do wojen. Oni wywołują wojny, ci lewacy właśnie. Prawica nigdy nie wywołuje wojny, ale zdarzyć się może. Kościół wywołał ileś tam przecież też. Bo to już nie był Kościół, to był jakiś już diabeł, a nie Kościół. Tak samo jeśli ktoś z prawej strony promuje coś, uważa się za katolika, za chrześcijanina, a robi coś wbrew temu, no to to już nie jest prawdziwy. Już robi swoje interesy szemrane i już z tego może być konflikt, zazdrość, a od zazdrości do nienawiści tylko krok, a jak jest nienawiść, to już wszystko się może stać, nawet wojna, a wcześniej dostanie się w łeb. Dlatego mówię, że system miłości trzeba wszędzie głosić i taką ideę głosić, gdzie kochamy wszystkich jednakowo i przebaczamy. I przebaczamy. Ale jeśli żyjemy już w tym świecie, a on nie jest idealny, bo ideałów tutaj nie ma, jak ojciec mówił, no to musimy umieć też ostro patrzeć na to wszystko. Krzyczeć, mówić. Jezus krzyczał tak samo. Ojciec Pio mi powiedział, że ty też będziesz krzyczał. Więc krzyczę na dachach, na ulicach, nie powiem, żebyś krzyczał. No to krzyczę przez internet, no bo to jest dobre źródło. Chociaż niewiele tam słucha tego, no ale zawsze chociaż parę osób, to już jest dobrze. Ojciec Pio mówi, choćbyś pomógł jednej osobie, to już dużo. A możesz pomóc wielu, więc staram się. Więc idziemy taką drogą i trzeba tworzyć taką edukację, takie państwo, żeby było lekkie dla człowieka i przyjazne. Niedużo pracować, kształcić się, edukować, być przyjaznym do wszystkiego, empatycznym, nawet do złego. Jezus mówił, że łatwo jest mieć przyjaciół wśród przyjaciół, ale mieć przyjaciół wśród wrogów to jest gorzej już. Bo trzeba dużo pracy, żeby kochać, pokochać tych, którzy nas prześladują.
ale czasami trzeba pokochać to, czego nie jesteśmy w stanie pokochać. Można to robić na różne sposoby. Blisko albo z daleka. Ojciec mówił, że jak się nie da kochać z bliska, to kochać trzeba z daleka. I to też się liczy, taka sama miłość. Tylko nie musisz tej osoby dotykać, a słuchać i patrzeć jej w oczy. Możesz to robić na 1000 kilometrów z dala i to samo będzie. Z bliska jest gorzej, bo wszystkie wady wyłażą wtedy i można sobie nawrzucać. Dlatego trzeba unikać konfliktów, jak się tylko da. Dogadywać się, ale nie w sprawach złych, tylko w sprawach dobrych. W złych nie wolno się dogadywać, no bo przecież my nie chcemy zła, bo nam sumienie to wypomni. My chcemy dobrze, dla każdego. Kto ma imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego życzę. Módlmy się za wszystkie dusze, które są w kosmosie, żeby jak najszybciej zrozumiały, w którym kierunku mają iść. I takie państwa sobie robili, takich przywódców sobie wybierali, którzy by duchowo i filozoficznie kierowali wszystkich ku wieczności, ku życiu wiecznemu, ale nie w tym świecie, w tej materii, bo tu życia wiecznego nigdy nie było. Nigdy nie było nieba, raju i naukowcy sobie tylko marzą, że przedłużą życie. Mogą przedłużyć o 10 tysięcy, o 100 lat na przykład. Można, bo tam można to pokombinować w tym DNA. Przecież żyliśmy już dużo dłużej. Kiedyś. Biblia odnotowuje, że 1000 lat nawet żyliśmy. Ojciec mówił, że tak było. Potem zostały to kody jakoś zmodyfikowane, ale nigdy nie było życia wiecznego. Więc nie będzie tutaj życia wiecznego. Przedłużać sobie życie, ja bym się nie zgodził. Ja bym wolał chyba, nie wiem, eutanazję chyba. Męczyć się w takim życiu długim, z 1000 lat żyć na ziemi, myć się, dbać o wszystko, cierpienie na okrągło. Nie, to ja dziękuję. Trochę egoistycznie mówię, ale mnie interesuje niebo. Chcę tutaj skończyć to, co mam do skończenia, idę tam. I każdemu tego samego życzę, bo męczyć się, jak mówię, cierpieć, trzęsienia ziemi, wichury, huragany, tornada, żywioły wszystkie nas atakują, jeszcze politycy, źli ludzie. Nie, no dajcie spokój. Trzeba się przygotować do nieba. Tak Sai Baba mówił, że po 50 już człowiek powinien tak się wyciszać, więcej refleksji, więcej myślenia nadrzędnego. A nie tylko do końca biznesy i potem idziesz spać i już nie wstajesz. I rodzina ryczy, bo zacząłeś interesy, a nie skończyłeś. I co teraz będzie? Więc wszystko po 50 trzeba się wyciszać już. Rezygnować z różnych rzeczy. Bardziej się nastawiać na niebo, na życie wieczne. To pomódlmy się o spokój do świętego Michała. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchroń nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Wiersz Maćka wam przeczytam. Napisał to 21 listopada 12 roku. Kruche liście, zasypujące pamięć. Jesteśmy na biegunach pamięci i nie chcemy pamiętać wąwozów cierpienia. Dlatego droga do bezkresu wiedzie przez nieludzkie cierpienie. Przez godziny, co niczym wieczność, przebijają ciało. A cierpi i ciało, i dusza, i duch, i anioł. Pozwalamy Bogu przyjmować nasz kres bez zająknięcia. A jeśli nawet jąkniemy się, nasz bunt nieważny. Cierpienie zmywa przywilej błądzenia. Miłość zakrywa wiele grzechów
i Bóg jest miłosierny, nigdy nie potępił nikogo, w piekle nikogo nie ma, bo piekła nie ma, ojciec Pio mówił. To, co Kościół głosi, to są fałszerstwa oczywiście, no ale cóż, tak przyzwyczaił ludzi, w pewnym momencie powiedział, że jest piekło, pozmieniał teksty Biblii, no i tak się to zaczęło. W hinduizmie nie ma piekła wiecznego, a tu jest. To lepiej się do hinduizmu zapisać, bo tam nie ma, tam się zbawisz, a tutaj pójdziesz do piekła. Tak mówią księża. Teologia. W jakichś religiach starych, gdzieś takich szamańskich czy innych, no tam też nie ma piekła, jakieś tam inne są. Ale z kolei są różni bogowie, bzdury totalne, gdzie tam jakieś tam plemię wierzy, że ich Bóg powstał z kukurydzy. Kukurydza jest ich Bogiem, no i to tak. Dogadasz się z takim? To jakieś rozważanie króciutkie. No właśnie coś tu będzie na ten temat. Z drugiego tomu. Naszym oryginalnym pomnikiem, ale przeczytał, pomnikiem. Naszym oryginalnym pomocnikiem z nieba nie chodzi o to, aby na ziemi powstawały religie i wiara w bogów. Chcą, aby ludzie poznali prawdę taką, jaką jest. Lecz ludzka wolność i fantazja nie pozwoliły im temu zapobiec. Ludzie powymyślali religie, aby robić na nich biznesy i w bardzo sprytny i prosty sposób. Stworzono doktryny. Jeśli się ktoś nie dostosuje, idzie do piekieł albo wyklucza się go z życia religijnego, które stało się religią państwową lub społeczną czy regionalną. Dobre istoty anielskie zatem twardo nie ingerują w naszą rzeczywistość. Wszędzie musi być zachowana wolność. Takie jest pierwsze prawo pochodzące od Boga, mamy, partnera, partnerki. Prawo delikatności i poufności jest wyższe niż przekaz wiedzy, z której może wynikać wiele rzeczy niekoniecznie dobrych. I ojciec mówi, sami żeśmy zepsuli, sami musimy naprawiać to wszystko. To całe wyjście z nieba było porażką po prostu. Bo myśleliśmy, że jesteśmy więksi i lepsi niż Bóg. Nie wiem skąd to pojęcie, no ale tak wyszło. Widocznie Bóg im się nie pokazywał jako mocarz w niebie. Nie pokazuje się jako mocarz, jako tam, że mu wszyscy hołdują i klęczą, tak jak muzułmanie tam do Allaha. To jest nieprawda wszystko. Bóg jest inny całkiem. Bardziej jest taki, jak mówi hinduizm. To mi dlatego ojciec mówi, żebym czytał hinduistyczne książki, bo tam jeszcze trochę prawdy jest. U nas to żydowska prawda tylko. A są trzy prawdy, wiecie, jakie. Na tym polega odpowiedzialność wolności. Bóg nic nie ma do naszej wolności, choć nam ją dał w duszy, którą osobiście bardzo dawno temu, który nas osobiście bardzo dawno temu spłodził. Można by takim ludzkim słowem to określić, nas spłodził. Tak jak ludzie płodzą innych ludzi, zwierzęta, tak Bóg też. Tylko to inaczej było wszystko, nie tak jak tutaj. Tu jest prokreacja, żeby tylko rodzić. A tam był jeden akt, jak ojciec Pio mówił, Bóg stworzył tylko raz niebo i nas i więcej nic do tej pory już nie stworzył. Odyseja życia potoczyła się, jak potoczyła. No, myślałem, że jakieś drugie słowo źle napisane. Odyseja życia potoczyła się, jak potoczyła. Nawet w piekle, którego nie ma, jest wolność. No piekło jest na ziemi, widzicie, nawet na Ukrainie. Tłuką się ludzie, bombardują, a jest wolność. Bo możesz zabijać, możesz uciekać, wszystko jest. To jest wolność, ale co to za wolność? No teraz Hamas ma problemy, bo Izraelczycy już się do tych tuneli dobrali. No to teraz ich zaczepują z jednej, z drugiej strony. Tam już wolności nie ma. Mogą uciec i
będą przyparci do tego, do muru i koniec. Ale mają wolność duchową, że mogą się pomodlić i zgodzić się na to, że zginą. No bo niestety zginą tam. Już giną. Więc sami do tego doprowadzili i sami z tego muszą wyjść. Tylko jak? Giną inni przy okazji. Straszne to jest. Dlatego, że nie ma systemu miłości, nie ma oryginalnego Boga. Tylko byle co sobie powymyślali i byle co jedzą i byle jak żyją. Tak to wygląda. Kosmos można potraktować jako piekło. No dobra, to tyle mojego gadania. Jeszcze wiersz. Aha, no tak. A, może wierszy już nie, bo mam tu coś jeszcze. Systemowiec mi przysłał coś, ale też w okularach. Muszę być, bo z komórki będę czytał. Na Facebooku wrzuciłem, ale przeczytam, bo ja się tyle tu nagadałem już wcześniej o tych wyborach, o tym wszystkim. Więc pamiętajcie, róbmy wszystko, módlmy się, już mi tam piszecie, że się martwicie strasznie, że jak, co to będzie, jak Tusk zostanie premierem. No będzie katastroficznie. Wszyscy o tym wiemy. Na początku jako tako będzie coś tam jeszcze próbował, a potem już będzie dołowanie kompletne. Tak jak było przedtem, jeszcze gorzej będzie. Oby Mateusz Morawiecki został premierem. Módlmy się o to, ale nie znamy woli Bożej. Znaczy wola Boża jest na pewno tak, żeby było, ale ludzie mogą zrobić coś innego. Bo to tylko ludzie. Pamiętam, już mówiłem o tym, jak wybierali na prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Tamta mafia cała tam rządziła z Millerem i tak dalej. Grupa przestępcza. To nawet w Resecie to już o tym jest, o dzieciach resortowych o tym mówili. No to myśmy to wiedzieli już dużo wcześniej, przecież od lat 80. już to wszyscy wiedzieli. To powiedział ojciec Pio, że nie było wolą Bożą, żeby Aleksander Kwaśniewski został prezydentem. I co się stało? Wola ludzka zwyciężyła z wolą boską. Zrobili zło. No i został. I dlatego żeśmy się cofnęli między innymi. Już nie mówię o obaleniu premiera Olszewskiego. To też ojciec Pio powiedział, że Wałęsa uniósł się pychą razem z Tuskiem, bo Tusk wtedy też tam był. No i obalili Olszewskiego i dlatego jest tak źle w Polsce. I dlatego teraz dzięki temu właśnie może być niebezpiecznie w całej Europie, bo to był akt na całą Europę, nie tylko na Polskę. Bo tutaj byłaby zupełnie inna polityczna sytuacja, inne poglądy, inne wszystko. Inna organizacja życia i tak dalej. I to by już Niemcy nie podskakiwali, tak już by inaczej myśleli. Rosjanie też by inaczej myśleli. No a cóż. Tusk załatwił Polskę razem z Wałęsą. Też nie było wolą Bożą. I dlatego ojciec mówi, że na kolanach będziemy zdobywać wolność z powrotem. I przeczytam wam na koniec, jak już mówiłem, taki fragment profesora, wykładowcy z USA. I mówi tak. Aby nie sprawdziła się analiza polskiego wykładowcy z USA. W cudzysłowie, jak mi jest żal was Polaków. Oto 15 października zdradziliście własną ojczyznę na dziesięciolecia za garść srebrników w postaci pożyczki zwanej KPO. A ja tylko dodam o tym KPO, to jest głupota kompletna. Przecież to było, wszystko jest polityczne. KPO to jest jeden malutki procencik tego, co mamy w budżecie. To jest nic. I jeszcze musimy to spłacać z procentem. Część chyba tam dają za darmo, ale to trzeba spłacić i tak. To taka pokusa była. A przecież mamy PKB wysokie, dług mamy nie aż tak straszny. Polska idzie w super tempie, najlepiej rozwija się w Europie. Lepiej niż Niemcy w tej chwili. No i co? Przyjdzie Tusk i zniszczy wszystko.
Od 15 października zdradziliście własną ojczyznę na dziesięciolecia za garść srebrników w postaci pożyczki zwanej KPO. Jesteście prowadzeni jak bezbronne owce na rzeź. Ten profesor tak mówi. Procesów, które zdegradują wasz kraj, nie cofniecie przez pokolenia. Zostaliście pokonani przez Niemcy i przez Rosjan metodami dokładnie takimi jak przed rozbiorami, które nie wierzy. Kto nie wierzy, niech przeczyta list carycy Katarzyny do ministra Panina, który jest w internecie. Ja słyszałem właśnie. Caryca strasznie o Polsce. Każe nas zniszczyć po prostu całkowicie, żeby Polak nie istniał. No i to Niemcy do tego dążą, Rosjanie też do tego dążą, bo myśmy byli lechitami od morza do morza i boją się, znowu się tego boją. Ale może nie będzie tak źle. Musimy się modlić do siostry Faustyny, przez siostry Faustyny, do Jezusa i do innych, do Ojca Pio, do koszyczka wkładać, do świętego Michała Archanioła, aby nas ochronił przed tymi barbarzyńcami z PO. Pani Leszczyny, ona się na czym oni się znają? Na niczym. Szkoda nawet mówić. Dno kompletne. To, co oni chcą zrobić. Jakie oni mają w ogóle ludzi, którzy się znają na bankowości, na finansach. Żadnie. Wszyscy, we wszystkim się mylą. Nic nie potrafią przewidzieć. Jedynie PiS robił dobrze. Wszystko robił idealnie. No to macie teraz to, co przeczytałem. To się stanie. Oby nie. Oby nie. Jeszcze jest szansa, żeby powstał rząd prawicowy. Wtedy nas ochronią przed tym. A jak nie, to będziemy dołować. Ja już sobie łódkę szykuję na stawy. Jak coś, to pływam razem z kaczkami. Z Romeo, żeby przyleciał, to bym się z nim popływał. Dobra, to trzymajcie się i pa, pa.